Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Valorant News i dzisiaj omówimy sobie takie rzeczy jak nadmiar cheaterów Valorant z którymi Riot może sobie nie poradzić to, że Riot Games możliwe, żeby pości Valoranta na urządzeniach mobilnych oraz konsolach i jaka jest aktualnie najlepsza postać, najlepszy agent w grze Valorant. Tak więc zaczynajmy od początku. Jeżeli chodzi o cheaterów, to pojawili się oni zaskakująco szybko w grze Valorant Riot Games. Nie przewidział, że mogą się oni pojawić tak szybko. Z tego co jeden deweloper powiedział w jego wypowiedzi w jego wywiadzie z IGN to to, że spodziewał się, że pierwsze cheaty pojawią się w okolicy dwóch tygodni po rozpoczęciu bety, ale niestety okazało się to zbyt optymistycznym scenariuszem, bo za tylko e, kilka dni, żeby pierwsze cheaty się pojawiły. Niestety tak się stało, te cheaty pojawiły się bardzo szybko, e, te cheaty były dosyć brutalne, niektóre zostały już usunięte, ale wiadomo, że psuje to bardzo rozgrywkę, bo gdy zostaniecie zabici w grze, to nie wiecie, czy e, gracz był po prostu lepszy od was, e, czy miał cheaty. E, zawsze, zawsze był to gigantyczny problem w CS-ie, do dziś oni sobie próbują sobie z tym poradzić. Czy Anti-cheat czy tam Riot Gamesu, nazwane Vanguard, będzie wystarczyło Dobry, to musimy jeszcze poczekać, bo deweloperzy bardzo nad nim pracują. Z tego co piszą, to pracują pełną parą. E, tak jak ostatnio też pewnie wielu z Was słyszało, e, pojawiła się nagroda 100 tysięcy dolarów dla każdego, kto wskaże błąd w tym systemie. Tak więc próbują oni z tym walczyć fajnie, że próbują z tym walczyć. E, zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie, bo napływ tych cheaterów może zniszczyć tę grę, tak naprawdę, bo gra będzie za darmo, a to niestety. Będzie przyciągało wielu cheaterów, bo nic nie mają do stracenia. Jeżeli ta gra by kosztowała tam ileś tam złoty, to wiadomo już troszkę bardziej by ich bolało, żeby takie konto stracić, ale przez to, że gra będzie za darmo, to niestety troszkę zachęca, żeby sobie takiego cheata spróbować. Mam nadzieję, że te bany za będą brutalne, możliwe, że będą to bany na IP. Mam nadzieję, że tak by było, że byłoby po prostu. Jeżeli raz cheatowałeś, to koniec, nie masz prawa do grania, ani że założysz sobie nowe konto i od nowa lecimy z tym wszystkim. Jak źródła, Mówią też, że pierwsze CT pojawiły się już 7 kwietnia, czyli po kilku godzinach, tak naprawdę od wypuszczenia, kryte jest tragiczne. Riot zapowiadał, że Vanguard będzie bardzo skuteczny, a niestety tak się nie stało. Mam nadzieję, że. Oni poprawią ten system, ale z ich wypowiedzi, którą teraz widzicie na ekranie, e, mówią oni, że nigdy nie powstrzymają wszystkich hakerów. To jest wypowiedź dewelopera. Jak deweloper tak mówi, to raczej ciężko to podważyć i prawdopodobnie tak będzie wszystkich cheaterów. Nie powstrzymają, będą ludzie, którzy stworzą zaawansowane cheaty, jak to jest wszędzie, albo cheaty, tak zwane soft aimy, soft, soft wall haki, czyli nie takie, nie takie hamskie, nie takie oczywiste cheaty, ale cheaty, które y, troszeczkę pomagają y, w strzelaniu czy czy w trzymaniu jakichś kontów. Jest to trochę smutna wiadomość dla Valoranta, bo naprawdę miałem nadzieję, że będzie to skuteczny anti-cheat, no ale jak widać, niestety nie dali oni rady i będą na tym pracować. Mam nadzieję, że im się uda, mam nadzieję, że poprawią ich anti-cheata, bo fajnie się gra w tą grę i nie chciałbym napotkać dużej ilości ROF. Myślę, że wprowadzą oni jakieś tam dodatkowe, dodatkowe systemy weryfikacji, taki prime status, albo weryfikację konta, albo ilość rozegranych godzin, żeby zagrać na z dedykowanych serwerach. Cokolwiek by to nie było, co utrudniło, by po prostu ludziom założenie nowego konta i rozpoczęcie rozgrywki na cheatie będzie mile widziane. Mam nadzieję, że takie coś zrobią, mam nadzieję, że im się uda. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości, czyli to, że urządzenie, że Valorant może być na urządzeniach mobilnych oraz konsolach. Myślę, że ten eksperyment może być po prostu tragiczny. Widzieliśmy to bodajże na Xboxie z CS-em. To się udało, no nie udało się, było tragiczne, nikt w to nie grał. Myślę, że z Valorant tam będzie podobnie, bo mimo, że mamy tych agentów mamy jakieś tam ciekawe umiejętności, które na padzie można by było używać to jest to gra zadedykowana precyzji bardzo zbliżona do CSa i granie w taką grę na padzie po prostu nie jest zbyt dobrym pomysłem. Kontrolery, konsole raczej są do takich gier jak Apex Legends czy też Call of Duty. Gry, które są bardziej dynamiczne i gry, które na kontrolerze troszeczkę lepiej się sprawdzają niż klasyczne FPS-y takie jak CS albo teraz właśnie Valorant. O ile na urządzeniach mobilnych jeszcze jakoś tam się może sprawdzić to myślę, że na konsoli nie będzie to zbyt dobry eksperyment. Powinni zostać przy pecetach i na tym się skupić. Taka jest moja opinia. E, mam nadzieję, że. Nie skupią się zbytnio na tych urządzeniach mobilnych i konsolach, tylko na tym, co tak naprawdę psuje grę, czyli właśnie te e, ci, ci też. Napiszcie w komentarzach, co wy wymyślicie. Ja osobiście uważam, że nie powinni oni się za bardzo na tym skupiać. Przynajmniej na samym początku, albo właśnie w, w open becie, czy tam w closed becie. Możliwe, że później, gdy będzie zainteresowanie takim trybem, e, to jak najbardziej dodajcie sobie te mm, urządzenia mobilne oraz konsole. I ostatnia wiadomość na dziś jest e, najlepsze najlepsza. Agenci Valorant, ci, którzy mają najlepsze KDA oraz winrate. zawsze fajnie się patrzy na te statystyki, bo jakoś tam możecie sobie zerknąć, którym agentem opłaca się grać i którym wy chcecie zagrać. Jeżeli chodzi o indywidualne statystyki KDA, czyli Kill to Death Ratio, stosunek zabójstw do śmierci oraz Asys, to wiadomo, że Rays ma najwyższy, ona bierze udział w 21% fragów i generalne KDA, czy średnie KDA ma na poziomie 1,07, a Bridge e, ma najgorsze KDA e, na poziomie 0.91. Ja osobiście lubię grać Bridgeem, podoba mi się jego utility. E, myślę, że jest to bardzo mocna postać. Może dos, powinna dostać lekkiego buffa, ale nie powinien być on to jak, jakiś tam zbyt duży buff. Myślę, że po prostu e, szybsze kastowanie speli albo troszeczkę szybsze wyciąganie lub. Wyciąganie tych speli albo wyciąganie broni po użyciu spela, myślę, że to by troszeczkę pomogło Breach'owi, ale nie uważam, że jest to zbyt słaba postać. I czy słusznie jest on na dole tego KDA? Myślę, że tak, ale to z tego powodu, że ludzie się jeszcze nie nauczyli nim grać. Po prostu potrzebujemy więcej czasu, żeby takie dane zebrać. Jeżeli chodzi o stronę atakującą oraz stronę broniącą, to Sowa jest na czele Winratio. Tutaj teraz na ekranie widzicie. Race jest bardzo blisko. Za nim w obronie oraz w ataku race oraz Sowa są na czele całą tą listę możecie sobie teraz zobaczyć i przeczytać, ja nie będę omawiał tej listy w 100% co warto tutaj zauważyć to to, że Cypher jest dosyć nisko i myślę, że to też jest przez to, że ludzie jeszcze się nie nauczyli tym grać, nim grać bo streamerzy tacy jak Shroud wypowiadają się, że Cypher to jest jedna z mocniejszych postaci aktualnie w grze tak samo i Sowa, myślę, że Sowa jest troszeczkę łatwiejszy w użyciu, dlatego jest on wyżej niż Cypher oraz Safera jest ciężej wykorzystać w ataku, dlatego jego Win Ratio na atakującej stronie jest troszeczkę niższe. Ciekawe statystyki, mam nadzieję, że takie statystyki będą się bardzo często pojawiać, albo będą częściej updateowane, lub te statystyki będą też indywidualne, bo chciałbym sobie zobaczyć, wchodząc na moje konto, ile zagrałem gier, jaki robię damage fajne takie statystyki porównywalne do tego, co jest w Apex Legends. Może to by się przydało ludziom, żeby mieć takie milestone, y, jak są w Apexie, albo właśnie nowe Eternale, które zostały wprowadzone do Lola, żeby sobie jakieś tam punkty zbierać, zerkać ile gier rozegranych, jaki win rate itp. Itd. Myślę, że pojawią się takie stronki jak tracker.gg, które będą się tym zajmowały. Jak już ta gra będzie w betcie albo będzie, będzie bardziej dostępna, albo to trakowanie jakoś będzie łatwiejsze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Valorant News. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tych wszystkich wiadomościach. Co jeszcze chcielibyście zobaczyć? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja się z Wami Żegnam i do usłyszenia.